Hej, cześć, witajcie ludziska w pierwszym odcineczku z Robloxa na tym kanale. Na sam start, czemu Roblox, czemu zdecydowałem się na tę gierkę? Obejrzałem sobie troszkę filmików o Admirowska z tejże gry, popatrzyłem jakie są różne te tryby w tym Robloxie i postanowiłem jednak przetestować sobie, założyć sobie własne konto, tak jak widzicie, i Mrockie Dogi. Możecie mnie dodawać do znajomych, będę przyjmował chyba wszystkich, nie wiem czy są jakieś tam limity czy cokolwiek innego, ale zdecydowałem się jednak dać szansę tej gierce mimo rakowej społeczności i tak dalej, ale będziemy starać się trochę odfiltrować niektóre osoby, które będą często przeszkadzać, od tych, które jednak chcą sobie za mną pograć w tejże grze. I co mi się podoba w tej grze? Tajkuny niektóre oraz gierki w tym stylu właśnie, jak kopanie, zbieranie czegoś, upgrade'owanie w danym trybie, zbieranie pieniędzy i wydawanie, to mnie nawet ciągnie w tym Robloxie. Pech trafił, że to jest taka gra dla dzieci w ogóle, ale mimo wszystko to mi się spodobało. Chcę dać szansę, jeżeli się Roblox nie za bardzo przyjmie na tym kanale, będzie za dużo hejtu albo może trochę osób nie będzie chciało oglądać, ale żeby przewyższał oczywiście ten hejt nad osobami, które by chciały coś z tego, żebym nagrywał, to oczywiście no będę trochę tego mniej wrzucał na kanał, ale słowem wstępu, witam was w Robloxie. Moja postać jest troszkę już wykokszona w tym trybie. Jest to Mining Simulator, macie oczywiście link w opisie do tego trybu. Nie mamy prywatnego serwera, ale ja mam wykupiony podstawowy Building Club, który sobie kupiłem bodajże za 5 dolarów i dzięki temu będę troszeczkę robuxów dostawał dziennie, chyba po 30, coś takiego. I nie będę za bardzo tego wydawał w takich trybach, jednakże może będę je wydawał do jakichś serwerów. Jeżeli nam się spodoba i będziemy chcieli na live grać w jakieś tryby z widzami i tylko z widzami, to oczywiście będę starał się kupować takie rzeczy. Dobrze, Mining Simulator, o co tutaj chodzi? Musimy kopać w dół, zbierać skarby i wydawać na lepsze wyposażenie w postaci wiertła oraz w postaci plecaczka. Ja jedyną rzecz, którą sobie kupiłem za robuxy tutaj, jest to Run Fast, Sonic Fast, czyli szybsze bieganie. Dlaczego? Ponieważ często sobie idę w dół do kopalni i muszę biegać tutaj sporo i jednak postanowiłem, że wolę troszkę szybciej biegać, aniżeli wolniej jak na przykład ten pan. On chyba wolniej biega, tak, wolniej. Dobrze, pokażmy teraz, z czym to się wszystko je. Mogę sprzedać rzeczy, czyli to, co wykopię, kamień, jakieś surowce dodatkowe, jakieś skarby za pieniążki i później mogę sobie tutaj kupować właśnie narzędzia oraz plecaczki, a także skrzynki z kolorami, które średnio mnie nie interesują i chyba nie będę kupował, ale mamy tutaj takie narzędzia. Nie będę raczej kupował tych narzędzi za robuxy, no chyba, że naprawdę będziecie chcieli, albo o ile można wspomagać kogoś robuxami i tak dalej, to może będę kupował. Ale tak, mam teraz obecnie narzędzie nazwane Power Saw za 120 tysięcy monet. Kupiłem sobie i ma moc 50 zniszczenia kamienia oraz wszystkich innych surowców, a także szybkość razy 15. Czyli po prostu szybciej rozwalamy te wszystkie kamienie i tak dalej. Następne jest TNT za 250 tysięcy. Wątpię, że dzisiaj w tym odcinku uda nam się uzbierać tyle pieniędzy, ale TNT mogłoby być bardzo fajne, ponieważ niszczy na obszar wszystko. Więc rzucamy TNT i wszystko się niszczy dookoła. Przynajmniej ja tak myślę, że to tak jest. Nie widziałem jeszcze tego dynamitu w akcji, tego TNT. No i później mamy kolejne bronie, kilka jest za robuxy, ale już kolejne są z powrotem za monety i troszkę one kosztują. Za to plecaczki oczywiście oferują większą pojemność. Obecnie mam 2500, starczy chociażbym chciał jednak dokupić na pewno jakiś większy plecaczek. Być może kupimy sobie medium canister dzisiaj, będzie miał 5000 pojemności. No i dobrze. Zabawa wygląda tak, że mamy na sam początek pierwszą warstwę związaną z trawą, później jest dirt. No oczywiście robimy coś takiego i kopiemy. Ja muszę się zastanowić, gdzie ja chcę zrobić sobie kopalnię. Tutaj taki fajny plusik jest i to może być fajne oznaczenie mojej kopalni. Tylko, że ktoś tutaj ze mną się tutaj będzie bawił, ale on ma młot, chyba on za dużo nie może zrobić. O, to jest jakiś początkujący. Jaki ma nick? Player 223366. Na samej górze widać, że on wykopał niespełna 1000 bloków. Ja już 108 tysięcy. No i ma z 3200 pieniędzy. Ale jak widzicie, ja szybko kopię. No i mamy pierwsze tutaj złoża fosil. Jest bardzo łatwy. Kolejne były kości dinozaurów, zwłoki dinozaurów, które średnio mi się przydają.
Teraz mamy stone, którego jest 20 kamieni, jednakże moja piła potrafi niszczyć 40, nie, już 50 kamieni w jednym momencie, tak więc wszystko rozwalam od razu. Więc możemy robić sobie dziurę na dół, no i oczywiście im mniejsze jesteśmy, tym coraz twardszy ten kamień jest, czyli po prostu mamy więcej go do zniszczenia w jednym bloku, chociaż tutaj też za jednym razem daje radę, a także są właśnie lepszej wartości złoża. No i obecnie kamień ma wartość 2, zawsze ma to wartość 2, chyba że się wykupi jakiegoś VIP-a czy coś innego. Ale ja tego nie będę raczej robił, postaram się grać w pełni na czysto i mamy tutaj chyba 3 albo więcej rodzajów skrzynek, na razie natrafiłem tylko na 3, są to oczywiście drewniana, srebrna oraz złoto, no i po prostu nam to daje od razu pieniądze, nie musimy sprzedawać tego, po prostu otrzymujemy to od razu. O! Widzicie? Od razu natrafiliśmy na złotą skrzynkę, wartość 1200, to jest naprawdę dużo. Kwarc jest o wartości 300 i to jest akurat dobra rzecz. No. Ja za bardzo tych złóż nie zbieram. Dlaczego? Ponieważ kamień o wartości 2 coinsy, 2 monety, jak go rozwalę od razu, już zarobiłem 100. 100, 100, 100 i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak szybko zbieram. Kwarc jeszcze jest w wartości 300, więc jako tako można na niego spojrzeć i go zebrać. Tam ktoś się chyba... A nie, to nie jest na dół. Jakaś kopalnia wielka. Silver... Srebro jest za 120, też nie za bardzo chce mi się go zbierać, ale możemy teraz tutaj schodzić w dół i niestety od 66 pułapu mamy 250 kamienia, to znaczy, że w 5 razy mogę zniszczyć cały blok kamienia. I teraz mamy pełny ekwipunek, musimy to wszystko sprzedać, dostaliśmy 5000 monet. No i żeby kupić TNT ja potrzebuję 250 tysięcy. Ewentualnie później mogę zrobić jakieś cięcia, jeżeli będę chciał uzbierać pieniążki do końca i po prostu przedstawić wam kolejne bronie. Jednakże myślę, że teraz najlepszym pomysłem byłoby za 70 tysięcy, o to było moje, za 70 tysięcy po prostu kupić sobie lepszy plecaczek, żebym nie musiał aż tak często wracać na samą górę. Ale niszczenie tych bloków jest na razie łatwe. Później będziemy mieć kolejne czerwony rodzaj kamienia, którego będzie po 500 w jednym bloku, więc będę musiał 10 razy niszczyć ten kamień, żeby móc wrócić na górę. No niestety. O, złota skrzynka, to chyba będzie moje. To było moje. O, już niestety muszę wracać na górę. Czyli około 10 bloków takich pełnych mogę rozwalić, dopóki nie wrócę na górę. Prosta matematyka. Mam nadzieję, że on mi tam nie będzie za dużo zabierał, ten kolega. Niech on sobie tutaj połazi, a ja się zajmę po prostu kopaniem ciągle w dół, bo chcę dotrzeć do lepszych złóż, a ogółem chcę iść na sam dół, po prostu. Tak więc węgla no nie będę zbierał, bo przecież jak rozwalę teraz 100, 100, 100, 100, 100 monet, 80 monet, 120 monet, 120 monet, 220, ej fajnie, złoża pod złożem, patrzcie, 100, 100, 100, no bo 50 razy 2 to 100 monet od razu, więc rozwalanie tak szybko kamienia jest bardzo dobre, a skupianie się na tych innych złożach, oprócz takich złotych skrzynek na przykład, czy jeszcze może kwarcu, no to nie warto, ale od razu pieniążki mam, mogę to sprzedać, 6200, bardzo dobrze mi idzie tutaj. Co mogę teraz kupić? Właśnie, to 72 tysiące, mam dopiero połowę pieniędzy na to i liczę, że za niedługo kupię, bo jak będę zbierał cały ekwipunek, czyli powiedzmy 5000 kamienia, którego jest wartość 2, no to będę miał po 10 tysięcy za każdy powrót, minimum 10 tysięcy za każdy powrót na górę, więc to będzie bardzo opłacalne, nie będę musiał tyle razy wracać, mimo że to jest szybka droga i tak właściwie wskaczę tylko do tej dziury i nic więcej, ale zobaczymy. Bardzo mnie korci właśnie uzbieranie pieniążków na to TNT. TNT będzie bardzo dobrze działać, liczę przynajmniej na to, że będę sobie tutaj wysadzał bardzo dużo bloków i jednocześnie te bloki będę zbierał, ale strasznie szybko idę na dół właśnie dzięki temu, że często trafię się losowo. O, magiczna skrzynka. Aj, pierwszy raz ją widzę. 5000 ona ma. I mogę ją wykopać bezproblemowo. Ale jajka. No to nieźle, mam 40 tysięcy już. Wow, jeszcze złota skrzynka tak obok. O, super. 5200, 46 tysięcy. Wzbogaciłem się praktycznie o 10 tysięcy od tak, znikąd. Niesamowicie, mi to bardzo pasi. No i widzieliście, sprzedałem i od razu skoczyłem sobie na dół.
ale to TNT może być lepsze, bo liczę na to, że jak będziemy rozwalać sobie TNT wszystko, to te wszystkie złoża i kamienie, wszystko będzie to trafiało do ekwipunku, a nie, że tylko rozwalę i nic więcej. Ale zresztą zaraz zobaczymy, jak to działa. Bo trochę szkoda by było, gdybym tutaj rzucił dynamit i to wszystko się zniszczy, ale tylko na potrzeby zrobienia dziury. A jakby zniszczenie tego i zbieranie, to by było dobre. Czyli rzucam TNT, rozwala się 9 bloków i wypełnia się od razu plecaczek. To byłoby super, bo dzięki temu szybciej bym sobie wracał i sprzedawał to wszystko. Ale sami zobaczymy. Mamy jeszcze sporo do uzbierania, ale szybko mi to idzie. Czasem to jest żmudne, ale naprawdę lubię ten tryb, żeby sobie tak pokopać i coś lepszego uzbierać, jakieś lepsze wyposażenie. Szczególnie, że jest tutaj taka pewna zasada, że jeżeli będę miał 10 milionów monet, będę mógł użyć przycisku odroć się od nowa. To oznacza, że zdracę wszystko, wszystkie moje monety, wszystkie narzędzia, cały backpack, ale wszystkie ory będą miały wartość dwukrotną tego samego. Być może nawet jeszcze kamień będzie miał dwukrotną wartość, ale tego nie wiem, musiałbym to kiedyś przetestować. Ale tak, jak będę rozwalał na przykład wtedy złoto, to będzie miało wartość ono 440 monet. Prawda, że nie lepiej? A co najlepsze, można odrodzić się kilkukrotnie, być może za tą samą wartość pieniężną, czyli 10 milionów. Jeżeli by tak było, to znaczy, że będzie razy 2, czyli razy 4. I takie złoża będą miały wartość powiedzmy nawet 880 tych wszystkich monet. No i trafiliśmy już do warstwy, gdzie jest kamienia o wartości, ciągle mówię tą wartość. Wartość ma ciągle 2, ale ilość to 500. I natrafiliśmy na złoże Emerald. Emerald bardzo długo się kopie, przynajmniej tym moim narzędziem, które obecnie posiadam. I pewnie też nie będę za bardzo na nie zwracał uwagi. Dlaczego? Bo jednak, no mówię, kopanie kamienia i dostawanie od razu po 100 za... No za każdy blok będę dostawał teraz 2000 bodajże. Nie, zaraz. Zjadę na dół i ile będę miał? Ile to miało? 500. 500 razy 2 no to 1000. Za taki jeden kawałek będę już miał 1000, prawda? A to nie trwa długo rozwalanie tego. No ile? 5? Dobra, może nie 5. 7 sekund i już mam 1000 tak właściwie? Złota skrzynka. To mi bardzo się przyda. Dziękuję od razu. I zaraz będziemy mogli sobie kupić lepszy plecaczek i nie będziemy musieli tak często wracać. Bardzo mi się to podoba. Mhm. Tylko dokąd ja dotrę? Ja chyba jeszcze nie dotarłem nigdy aż tak nisko. Nie, dotąd dotarłem. Chyba do 150 maksymalnie dotarłem. Jesteśmy na pułapie 142 i niestety już musimy sprzedać. Szkoda. Ale później jak będzie to TNT, to będzie o wiele łatwiej. Będzie o wiele łatwiej się tutaj pracowało. No i mamy... O, magiczna skrzynka! Super, to mi tak bardzo pomoże. Uzbieramy sobie ją oczywiście, bo czemu nie? I od razu wzbogaciliśmy się o 5000. Pewnie teraz jak sprzedam wszystko, czyli wrócę z pełnym ekwipunkiem, to już będę mógł normalnie kupić większy plecak. I to się bardzo, bardzo przyda. O nie! Zdarza się czasem, tylko nie wiem, czy to jest losowo generowane, czy po prostu od tak, że cała kopalnia się zawali. I no niestety wszystko tracimy, w sensie musimy robić dziurę od nowa. Czy mogę kupić 72 tysiące? Jeszcze brakuje 1200, kurczę. Ja nie spoglądam na czat w grze nigdy. Nie interesuje mnie za bardzo. Zaraz tutaj się otworzy całe przejście. Tak, kopalnia się zawaliła. Niestety musimy chwilę poczekać, żeby było bezpiecznie. Ale nie ma absolutnie problemu, już zostało to otwarte, wygenerowało się od nowa, a my sobie może wybierzmy... No chciałbym niby coś bliskiego wybrać jakieś, ale chcę być daleko od tych ludzi. Wybiorę sobie tutaj. No i znowu musimy od zera kopać niestety. Więc to co kopię to bardzo szybko idzie całe szczęście. Szczególnie jeżeli mamy tutaj kamienie o wartości 20, o ilości 20, o 50 też. Zaraz przy 66 rzędzie bodajże będziemy już mieli te czerwone kamienie z powrotem. No szkoda, że muszę tak od zera. Zdarza się. Ale zaraz kupimy ten plecaczek i będziemy mogli siedzieć w tej kopalni jak tylko długo chcemy. No, może nie aż tak, ale będziemy mogli długo siedzieć. No i teraz zaczęło się 66 rząd. I pewnie przy 133 zaczyna się to z 500. Jak pamiętam tak. Ale zaraz, o nie, już musimy sprzedać, ale zaraz zobaczymy, 5000 dla nas.
Plecaczek, 72 tysiące, dziękujemy. Bardzo, bardzo ładnego koloru plecaczek. Więc tak, polujemy teraz na to TNT, 250 tysięcy. No nie wygląda to aż tak źle, ale pokopmy sobie jeszcze troszeczkę i zobaczmy, dokąd dotrzemy. Wiecie co, ja tutaj zrobię cięcie i wrócimy być może jak będę na tym 133 bloku. Tak będzie najlepiej. Okej, okay, my już jesteśmy, tylko że tutaj ktoś się dołączył do nas niestety. No i będzie nam troszeczkę przeszkadzał, szczerze powiedziawszy. Ja będę specjalnie tak na dół kopał i on musi od zera kopać. O, to będzie moje. Niech on sobie gdzieś indziej idzie. Ja nie chcę mu aż tak przeszkadzać, ale to jest moja kopalnia i to jest właśnie czasem niefajne, że niektórzy sobie od tak przychodzą i zabierają troszkę złóż. Ja tak staram się nie robić, bo mnie to nie interesuje. Każdy na własną rękę tutaj powinien działać, ale no niektórzy nie potrafią się niestety tak nauczyć. No i teraz z tym gościem, który wykopał dwukrotność tego, co ja mam tak właściwie, będzie tutaj... O, super. Będzie tutaj przeszkadzał. Ten z młotkiem przyszedł. Kto to jest? Kaito. On na pewno przy 15 tysiącach wykopanego wszystkiego, on na pewno nie ma odpowiedniego sprzętu. Niech sobie ten typek kopie co chce. Ja chcę iść jak najbardziej w dół. Zobaczyć, co jest po kamieniu o wartości, o ilości 500. Nie wiem, co on chce zrobić. Co to jest? Rubin. Rubin chyba kiedyś już kopałem. On ma 700, ale trochę bardzo długo się go kopie, więc to mi się bardzo nie opłaca. Szczerze. Szybciej już wykopię ten kamień o wartości... O ilości, ale jestem głupi. O ilości właśnie... 500. Mam już 40 tysięcy. Ciekawi mnie, kiedy będzie nowy pułap tutaj. Czy napotkam? Będzie nowy kamień jakiś. Już jestem 13 kamieni w dół jakby od tamtego pułapu. Niech sobie on zbiera to złożę. Mnie one nie interesują. To takie typu koper, za którego się dostaje 80, czy silver 120. To mi się nie przyda raczej. Bo to jest... To jest niepotrzebne. Jeżeli będą kolejne złoża tam na dole, to jak najbardziej postaram się je brać. Szczególnie, jeżeli to będą oczywiście skrzynki, na przykład mityczne skrzynki i tak dalej. Emerald. No strasznie długo się go rozwala. No mówię, szybciej to ja ten kamień wykopię. Ale jak ja idę w dół, a on próbuje inne złoże wziąć... O, to będzie moje. Tak, to jest moje. Aaa, zgadłem. Dałem radę. Właśnie, jak staram się właśnie tak... O, to będzie moje. To będzie moje, 5000. Pewnie, że moje. 5000 moje. Właśnie dla takich skrzynek chcę kopać w dół. Żeby to było wszystko moje. Zabieram dlatego, że to była moja kopalnia i każdy mi tutaj... I jest nawet potwierdzenie wideo, ha! Że to jest moja kopalnia i niestety nie podzielę się. Czemu oni zrobili taką dziwną dziurę i wejście? No i teraz będą korzystać z mojego, kurczę. A niech sobie idą. Niech sobie korzystają, jak tak bardzo chcą. Ale wszystkie skrzynki będą moje, bo moje narzędzie najszybciej tutaj wszystko rozwala. Chociaż chyba ten Arte tu, ten, który jest wyżej u mnie na górze, nad moją kamerką, w liście graczy, on chyba ma to samo narzędzie, co ja. Ale na pewno nikt nie ma tutaj TNT. I to mnie tutaj rajcuje. Chcę mieć TNT, bo chcę zobaczyć, jak to będzie działać. I mam nadzieję, że będzie dawało bardzo duże korzyści. Mamy już 1/5 kwoty na to TNT. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Dobijmy do tego 200 klocka rzędu i zobaczymy właśnie, co tam będzie na samym dole. Znaczy, no, na samym dole. Ja nie wiem, gdzie jest sam dół tej mapy. To jest bardzo ciekawe. Ale mimo wszystko, co tam się znajduje jeszcze niżej? Jaka warstwa kamienia, jakie skarby, jakie rudy? O nie, już mam pełny ekwipunek. Czyli jeden blok ma 500, mam 5000, to mogę z 10 kamyków zejść w dół. Czyli jak teraz byłem na 170, to chyba... Na którym? 100... Tak, 70. Trafiłem, Jezu, ja nawet nie zapamiętam na pamięć. To teraz jak będę miał 180, to będę wiedział, że muszę iść na górę. Nie ma problemu. Chyba sobie poszli do jakiejś innej jaskini albo sobie skręcili. O, koper na takim miejscu. Takie złoże, jeżeli pojawią się pode mną, to jak najbardziej to jest na plus, bo
koper, jak widzieliście, szybciutko zniszczyłem. I zajmuje tylko jeden ekwipunek, jedno miejsce w ekwipunku na 5000. No jak widzicie, jakby to było pode mną, no to już o, pam, zniszczony klocek. Nie chcę, żebyś tu tutaj był. O, dobrze, że poszedł. Dobrze, że wskoczył i poszedł od razu. Nie będzie mi przeszkadzał. Co tutaj mogę zbierać? No te złoża mnie nie interesują, za mało dają mi aktualnie, żebym miał się tym interesować. Ale zobaczymy zaraz. Czy tutaj coś się zmieni? Zaraz muszę na górę iść. Kurczę. Właśnie chyba w tym momencie. Tak, muszę iść na górę, sprzedać to wszystko. I mam 76 tysięcy, prawie 77. Nie idę szybko, nie idę wolno. Ja bym tutaj zniszczył to. Żebym mógł normalnie skakać. Wspinać się tutaj. Żeby mi było łatwiej. O Jezu, zrobili drugą dziurę. Ich we dwóch jest. Po co? To nie ma być pomagane takie w ogóle. Chcę być sam. Chciałbym być tutaj sam. To jest zwykły gold. Zwykły gold. Nic nie wykopiesz, stary. Ty nic nie kopiesz. Pragnę zauważyć. Wykopiesz... No na pewno złota nie wykopiesz z takim ekwipunkiem. Przykro mi. No i co będzie na tym dwusetnym? Tego jeszcze się teraz tak szybko nie dowiemy. Ale wydaje mi się, że już powinny być jakieś nowe złoża. Ewentualnie częściej jakieś lepsze skrzynki. Bo drewnianych już tutaj na pewno nie napotkamy. Srebrnych już chyba też nie. Nawet złotych nie widziałem. Tylko była ta mityczna skrzynka. Ciekawe, czy coś jest wyżej od tej mitycznej. Na przykład legendarna. O, no emerald. Troszkę wolno, ale też szybko w dół pójdziemy. Dzięki temu kolejny emerald, ale jaja. Nie spodziewam się, że będzie od razu kolejny emeraldzik. Przydasz się. Dziękujemy. Kamień. No i tutaj by mógł sobie ten typek koper wykopać. Myli mi się to z redstone'em. Ciągle z Minecrafta, ale rubin nie. To jest za mała wartość. 1000 nie robi mi wielkiej różnicy, aż takiej, chyba że to jest złota skrzynka. Albo co bardziej, mityczna. To byłem chyba na 194 już. Prawie 100 tysięcy, bardzo szybko mi to idzie. Do 250 tysięcy już nie aż taka długa droga, chociaż jeszcze to nie jest połowa. Tak, 194, trafiłem. Naprawdę nie pamiętałem. I czy przy 200 będzie już grubszy kamień, na którym będę musiał spędzić więcej czasu? Zaraz zobaczymy, czy się przepowiednia sprawi. O, to był dirt, bardzo dobrze. Taki znikąd dirt o wartości 2, który się od razu niszczy. Bardzo jestem za. No i 200 zaraz będzie. Czy pod tym będzie coś innego? Wciąż 500, czyli nic się nie zmieniło. Może 233, może przy tym się coś zmieni. Bardzo... Emerald. Bardzo liczę, że nie zawali się znowu kopalnia, żebym znowu od zera nie musiał lecieć. Stone 1000, stało się. I wolniej się go chyba kopię, patrzcie. Tu tak, tak, tak. Tak, trochę wolniej. Stuknięciami w policzek sobie ogarnąłem, co się wolniej kopie. Wolniej kopię, więc trochę na minus. Niestety. Ale może lepsze złoża będą. Trzeba trzymać kciuki. Dobrze, ludziska, ja tutaj zrobię cięcie i spotkamy się, jeżeli będę miał być może jakieś nowe złoże do pokazania wam. No i jest! Zrobiłem, mamy szafir. Mogę wykopać szafir i zrobię to, bo to już ma jakąś tam wartość 1200. Troszkę długo się kopię, ale mimo wszystko będzie warto. Tak więc jest szafir i przyda się bardzo. Ale wiecie co? Tak, 1200, super. Tak więc poznaliśmy szafir i wrócimy, jak spotkam coś kolejnego nowego. Okej, już jesteśmy, patrzcie ile mam pieniędzy, 271 tysięcy. Spędziłem 20 minut na kopaniu tego wszystkiego, żeby uzbierać tyle pieniążków. No, was nie chciałem tym męczyć. Kupujemy. O tak. I teraz mam tylko to, prawda? Pod tyldą, tak, tylko to mam. Ej, zobaczmy jaki to będzie miało zasięg. Zobaczmy jak to będzie dobrze działać. No tak, ale wykopało. To jest racja, dobra. W ogóle kopalnia była raz zamknięta niestety. Czy mogę takich kilka puścić? Nie mogę kilka takich puścić. Oj, ale patrzcie, nie. Dostałem 1000. 2200. Ale to szybko kopię, mimo wszystko.
O kurczę, mimo wszystko to strasznie szybko i dobrze kopię. Ej, dobra, jestem pozytywnie zaskoczony, czyli to jednak kopię. No inaczej by to nie miało sensu. Ale patrzcie jak szybko. I pewnie już mam pełny ekwipunek. Nie, jeszcze nie. Kurczę, aż chce się na sam dół polecieć. I mam już pełny. I teraz jak to zrobię, tak, to będzie już pełne. Szybko strasznie poszło. 10 tysięcy dostałem. Ot tak. W miarę szybko, ale jajca, to teraz będę musiał zbierać na... Właśnie, na co teraz muszę zbierać? To jest dobre pytanko. Wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, z narzędzi najpierw. To ma obecnie 100 i Blast jest tyle, a to ma 150 za 360 tysięcy. Wow. 360 tysięcy musiałbym uzbierać, a na kolejny plecaczek niby tylko, ale 150 tysięcy. Beczka 10 tysięcy też 350 tysięcy, czyli będę musiał z 300 minimum tysięcy uzbierać na coś lepszego teraz. Ale zobaczmy jeszcze, przetestujmy, jak będziemy niżej, to jak to będzie dobrze działać. Bo jestem ciekaw. Szkoda, że nie mogę kolejnego wypuścić, dopóki tamto nie wybuchnie. Troszkę trzeba poczekać. Ale już mamy 1500 na sam start. Widzicie, jakie to jest dobre? A ja jestem za. Szybko się wypełnia ekwipunek. Tam to już wybuchło wszystko. No i, no nie, no ja jestem zadowolony. Troszkę mało zabiera, ale to ma taki zasięg, że jakimś cudem to dobrze działa. Na pewno o wiele szybciej niż typowy kilow. Wow. No i teraz już muszę wracać na zewnątrz. Jeszcze tylko wyrzucę, niech się pojawi informacja sell. Super, będzie można w miarę szybciej teraz zbierać pieniądze na coś lepszego. Wow. Jeszcze sobie zejdźmy tak niżej, tylko troszeczkę ostatni raz powypuchajmy wszystko i zobaczmy, ile będziemy zbierać tego wszystkiego. Dobrze, jestem dobrze. 1002 dostałem teraz. Ja cię kręcę. Ale dobre. Po 1000 co niecałe 10 sekund. To jest coś. To jest coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. 7 sekund, żebym mógł z jednego dynamita do drugiego od razu przejść. Ktoś też ma dynamit. Uuu, słyszę typa. Wow, czyli w pół minuty wypełniamy do pełna cały ekwipunek. Dobrze. Słuchajcie, ludziska, sprzedajmy wszystkie te rzeczy. I to by było na tyle, jak na ten odcinek z Robloxa. Piszcie, jakie tryby chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, bo chcę poczytać wasze komentarze. I widzimy się w kolejnym odcineczku z kolejnego trybu w Robloxie. Tutaj też będziemy wracać jak coś. Cześć!